Cześć, witam bardzo serdecznie w pierwszym filmiku z serii Podstaw Redux. W tym filmiku pokażę Wam, jak możecie stworzyć Waszego pierwszego stora właśnie z użyciem Reduxa. Jeżeli już coś wcześniej robiłaś z Reduxem, no to ten filmik może się okazać dla Ciebie zbyt początkujący. Dlatego zachęcam do śledzenia kanału, ponieważ też pojawią się nieco bardziej zaawansowane treści. W tym kursie punktem wyjściowym jest projekt Create React App, w którym właśnie instalujemy sobie dodatkowo przez NPM-a Reduxa. Repozytorium z tym całym kodem, który dzisiaj tutaj będziemy sobie robić, tradycyjnie znajdziecie w opisie do tego nagrania. Oczywiście w dzisiejszym odcinku nie będziemy jeszcze łączyć Reacta z Reduxem, więc nie dziwcie się, że będę korzystał dużo z konsoli. Robię to celowo, ponieważ chcę Wam jakby w każdym filmiku pokazać po jednej rzeczy, nie mieszać za dużo rzeczy, ponieważ uważam, że w ten sposób łatwiej się uczyć. No i przede wszystkim zachęcam Was do pisania tego kodu na własną rękę, nie tylko oglądania tego materiału. Więc zaczniemy sobie od stworzenia funkcji, od zaimportowania w zasadzie funkcji z Reduxa, która się nazywa createStore, i z użyciem tej funkcji utworzymy sobie pierwszy taki bardzo prosty store, w którym będziemy przechowywać sobie filmiki. Zaraz zobaczycie, że funkcja createStore przyjmuje funkcję, co może się na początek wydawać nieco dziwne, ale myślę, że za chwileczkę Wam się to nieco rozjaśni. Więc tworzymy sobie initial movies. W środku na razie sobie utworzymy po prostu tablicę movies, w której wypiszemy swoje ulubione filmy. Moje, no to na przykład Rambo, część trzecia, niech będzie, Hakerzy. Możemy jeszcze wpisać Matrix. I myślę, że na początek w zupełności to wystarczy. I teraz zobaczycie tutaj, że z dokumentacji sobie skopiujemy tą funkcję, która tak naprawdę jest reducerem. Dokładnie co to jest reducer, myślę, że zrozumiemy w kolejnych częściach tych filmików, ale na razie zrobimy taki bardzo prosty reducer, który przyjmuje początkowy stan oraz parametr action, którego na razie nie używamy. I zobaczycie, że ten reducer na razie robi nic takiego poważnego. W zasadzie zwraca tylko i wyłącznie ten początkowy stan. Więc utworzymy sobie teraz zmienną, którą nazwiemy store, i utworzymy sobie stora z użyciem funkcji createStore, którą mamy zaimportowaną z Reduxa. Przekazujemy tam naszego reducera. Teraz przypiszę to tylko sobie do zmiennej window, dzięki czemu będę mógł łatwo dostać się do tego stora z poziomu konsoli. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Przeładujemy sobie projekt. I teraz możemy sobie pobrać aktualny state w naszym storze i widzicie, że jest tam lista filmików, które dodaliśmy. I no tutaj za wiele się nie dzieje, tak? Mamy reducer, który zawsze musi defaultowo nam zwrócić state i to właśnie się dzieje w 15 linii i tutaj defaultowo, domyślnie zwracamy sobie nasz stan początkowy. W kolejnym odcinku pokażę Wam, jak możemy przekazywać do reducera akcje, ponieważ akcje przekazane do reducera, do naszego reducera, pozwalają zmienić stan. Dzisiaj tego jeszcze nie będziemy robić, ale w kolejnym odcinku pokażę Wam takie proste akcje, które wpiszemy sobie tutaj do tego reducera, właśnie do tego switcha w zasadzie w 13 linii. I będziemy mogli zmieniać nieco stan. Więc to tyle na dziś. Krótki filmik, ale zachęcam do oglądania kolejnych materiałów. Jak macie pytania, to walcie w komentarzach.